Jestem tuż po spektaklu Dwójka bez Sternika i muszę powiedzieć, że jestem super zaskoczony. Jesteśmy w dziwnym miejscu, muszę przyznać, nie jesteśmy w teatrze. Aczkolwiek sztuka jest pełnoprawną sztuką teatralną. Jestem dlaczego zaskoczony, bo bardzo często chodzę do teatrów i myślałem, że spotkam się dokładnie z podobną sztuką, która będzie mówiła o miłości bądź niemiłości dwójki osób. Będą pewne perypetie. Tutaj jednak oprócz tych perypetii pojawia się pewna głębia i pewne wartościowe przesłanie. Dlatego bardzo dziękuję, że w ogóle autor ośmielił się w tych czasach na kanwie pewnej komedii, nazwijmy to formy komedyjnej, opowiedzieć bardzo wartościową rzecz, czyli jak pogodzić konflikt, jak pogodzić nadzieję i jak żyć w tym świecie. Bardzo fajnie, polecam gorąco tą sztukę. No i szukajcie Państwo Dwójki bez Sternika. Byłem nastawiony, że spotkam się z komedią i w pierwszym akcie oczekiwałem wybuchów śmiechu. Tego nie było w pierwszym akcie. Ta atmosfera narastała, tak powiem. Ona narastała. Ja się spodziewałem, że coś wybuchnie. I wybuchło. Słuchajcie, drugi akt jest apogeum. Także ja pozostawię to chyba w zawieszeniu, żeby każdy mógł sam skorzystać i zobaczyć i to przeżyć. Świetna sztuka.